Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się utworem zespołu Lipali pod tytułem Jeżozwierz. Utwór wybrał jeden z naszych patronów, Marcin. Pozdro! Akordziki, jakie potrzebujemy do utworu. Jest to G małe, C duże, Dis duże i D małe w wersji barowej na piątym. Motyw zwrotkowy. Gramy tylko na dwóch akordach. G małe i C duże. I tak, zaczynamy tak jakby na całym biciu, tylko ostatnie uderzenie już wejdziemy na akord C i mamy. I później na tym C dodajemy sobie do góry, na dół, do góry, do góry, na dół, do góry, czyli... I to gramy w kółeczko. Chciej, ja błagam. Być stale przy mnie, we snach nie chować. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, będzie to motyw przedrefrenowy. I zaczynamy. Dis. Całe bicie dwa razy. I D małe. I to mamy w kółeczko. Potem zaczynamy motyw refrenowy na tych samych akordach, co mamy zwroteczkę. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwią. Ty to możesz wstrzymać. I tutaj refren. I drogie dzieciaki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja wam się spodoba. Ja z tą piosenką nie jestem aż tak strasznie osłuchany, więc wiem, że ten przedrefren jest tam troszeczkę inaczej, zwroteczka troszeczkę inaczej, ale to jest tylko poglądowo, żebyście ogarnęli akordziki. Akordziki są tak, jak jest w oryginale, więc mam nadzieję, że lekcja wam się spodoba i na razie trzymajcie się, papatki! A i tak przy okazji zachęcam was do odwiedzenia nas na naszym Patronite. Tam dla patronów przygotowaliśmy różne fajne rzeczy. Jeśli ktoś chce sobie wybierać różne pioseneczki, które chciałby, żebyśmy opracowali, to jest jedyna droga. I co, na razie trzymajcie, papatki!